To, że Rostomili, przyszła pora, przyszedł ten czas, co by naszego gościa przywitać w naszym szlagierowym studiu. Witam serdecznie Bernadetta Kowalsko, między innymi laureatka takich wyróżnień jak Szlagierowy Tuz za 2020 rok, Wykonawca 2019 roku, Teledysk 2018 roku, Do Piękne Kwiaty, Dobre Słowa. No i teraz najpierw te kusiole, zamiast przywitań, proszę bardzo, jest nagroda Wykonawca Roku Bernadetta Kowalsko. Wow. To wszystko dla pani. Podsumowanie 2021 roku. No nie było pani z nami, niestety. Tak. No. Przepraszam za tą nieobecność. Bardzo, bardzo Ale dziękuję. Musi się tutaj wszystko dopełnić i gratulacje jak najbardziej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i dziękuję wam, kochani, za to, że mogę właśnie taką nagrodę odbierać, bo to przede wszystkim myślę, takie uznanie naszej właśnie wspaniałej publiczności. Także bardzo dziękuję. I obiecuję, że będziemy dalej tworzyć, śpiewać właśnie dla was. Bernadetko, jest nagroda. Powiedz mi, bo te pytanie a propos wręczania tych nagród tym nieobecnym, bo kilka osób było nieobecnych, zawsze padało w tym studiu. Czy takie nagrody do Bernadety Kowalskiej mają jakąś wartość? Są przez nie cenione? Ja myślę, że dla każdego obdarowanego właśnie taką nagrodą, tak jak powiedziałam, nagrodą publiczności, bo to znaczy, że trafiamy do naszych serc, do serc publiczności naszymi piosenkami, szlagierami, że kochacie po prostu tą muzykę i to jest właśnie nagroda, którą każdy wykonawca jak dostanie, to powinien sobie powiedzieć: dobra, udało się, podoba się, no to teraz jeszcze lepiej i będzie dalej. Powiedz mi, Bernadetta, bo pewnie jest jakieś miejsce w domu, kiedy te wszystkie nagrody się gromadzą. Tak. Kiedyś udało ci się policzyć? W ogóle zabrałaś się za to kiedyś? Nie, wiem tylko, że takich pięknych, różnych podziękowań mam takie dwa porządne, że tak powiem, może nie zeszyty, ale taki zbiór porządny jest tych wszystkich podziękowań i nagród. Nie liczę tego. Niemniej jak wchodzę do studia, gdzie właśnie są te wszystkie wyróżnienia, dyplomy, nagrody, to uznanie publiczności, to jest naprawdę bardzo miło i siadam wtedy, tak sobie myślę, kojarzę ten czas, te miejsce, dokładnie tą piosenkę i jest taka łezka w oku, ale to jest taka łezka radości. Radości. O łzach radości nie ino i o tym, co te takie nagrody i piosenki, i twórczość dają, właśnie dzisiaj z Bernadetą Kowalską. Jeszcze dzień, a może dwa, i moje sny spełnione w pełnym blasku dnia. Blasku dnia. Bernadetta Kowalska razem z nami dzisiaj w studiu. Bernadetta, bo ty już ładnych parę lat na tym rynku. Tak. Ty mogłabyś być dla tych nowych zespołów, które zaczynają swoją przygodę, taką, nie wiem, ciocią, dobrą radą na przykład. Może wiesz co, nie chciałabym tak, bo jednak każdy ma inne patrzenie i inny gdzieś tam sposób na siebie szuka. Ale niemniej mogę powiedzieć, że paru takim naszym wykonawcom śląskim, moim przyjaciołom, gdzieś i z daleka i bliżej, gdzieś tam te pierwsze jakieś moje podpowiedzi, sugestie, oczywiście jak byłam zapytana, wiem, że tak, udzielałam. Tak. Bernadetko, dlaczego tak zaczynam? Bo patrz, wtedy kiedy ty zaczynałaś, było to, wyglądało mniej więcej taka droga. Pisało się numer, ten numer potem się wchodziło z nim do studia, nagrywało się, no i on trafił powiedzmy do radia. Tak. Po i niby radiu na tym się rola moja kończyła, tak? Już tak? Się kończyło, tak? Tak, tak. Po radiu za chwilę, no, nastał czas telewizji, czyli trzeba by było jakiś teledysk, tak, zrobić, tak? Tak? No i ewentualnie potem wydawnictwo w postaci płyty i tyle. A teraz dochodzi do tego cała ta dodatkowa otoczka, czyli promocja, jakiś koncert promocyjny, i jakieś podpisywanie płyt, jakiś internet, tak, jakieś Facebooki, inne social media. Kiedy było łatwiej? Te 15 lat do tyłu, czy teraz? Ja myślę, że teraz jest ciekawiej, może nie łatwiej. Nie będę mówić, kiedy było łatwiej. Może łatwo nie było, nigdy to nie jest łatwe. I to czy na płaszczyźnie muzycznej, czy każdego innego zawodu, czy pasji, nigdy to nie jest łatwe, ale ciekawsze może być. Teraz jest to ciekawsze, jest większy kontakt z publicznością. Są też koncerty właśnie te właśnie promocyjne, gdzie chcemy zaprezentować tą płytę, czy tam dany przebój.
ale są też właśnie takie spotkania, gdzie publiczność bardziej teraz wymaga bezpośredniego kontaktu z wykonawcą. Może wymaga, właściwie jest nastawiona na to, że tak powinno być. Żeby zobaczyć, tak, że ten człowiek, jaki jest ten człowiek poza sceną. Jest to też taka ciekawość, a że nam to też sprawia radość, że nasza publiczność chce się z nami spotykać, a więc organizujemy różne spotkania. Pamiętam takie nasze spotkanie i myślę, że będzie trzeba je powtórzyć dla naszych fanów. I myślę, że to jest właśnie ciekawe. Są też, tak jak mówisz, inne sposoby się, że tak powiem, promowania, lansowania. Internet, bo to chyba internet, teraz wszyscy siedzą w tym internecie. Tak, gdzieś na przykład, no może to już było kiedyś, ale teraz jeszcze bardziej gdzieś tam nasz zespół. Powiedz mi, zadam ci zagadkę. O. Jak myślisz, ile kalendarzy w tym, na ten rok 2023 udało mi się wręczyć naszej publiczności? Ale to takich ściennych kalendarzy. Ściennych, taki format A3. No nie wiem, 200. 1000. 1000 kalendarzy. 1000 kalendarzy z wszystkimi koncertami wyjazdowymi. Także ciągle żeśmy drukowali, a jeszcze raz 300, jeszcze raz i doszło właśnie do takiej kwoty. Ostatnie kalendarze niedawno dopiero zostały wręczone, ale też z wielką radością przyjęte. I to są właśnie takie formy od nas, my tego nie sprzedajemy. Po prostu jest to od nas, prezent od zespołu na spotkaniu. Ale muszę ci powiedzieć, że tu mnie bardzo zaskoczyłaś, bo w dobie właśnie tej takiej digitalizacji, piękne słowo, trudne, kaj wszyscy mają kalendarz w telefonie, jeszcze taki zwykły ścienny kalendarz, 1000 sztuk. Tak, i w dużo miejscach przy tych różnych spotkaniach właśnie obdarowani mi potwierdzają. A pani Bernadetto, niedawno dopiero schowałam kalendarz z tamtego roku. O, jak fajnie znowu będzie. Schowałam. Tak, schowałam. Nie jest wyrzucany gdzieś tych kalendarzy parę. Zresztą ja też z każdego roku kalendarz zostawiam. Dobra, to który jest taki najstarszy u ciebie, pamiętasz? Tak, najstarszy nasz kalendarz to jest 2009 rok. To jest 2 lata po tym, jak właśnie razem z Jurkiem i z Markiem Misiem założyliśmy zespół. I to był taki nasz pierwszy kalendarz, oczywiście wtedy tylko w takim bardzo wąskim gronie dla przyjaciół, dla rodziny, dla znajomych. A teraz widzę, że te kalendarze naprawdę sprawiają radość i w takie miejsca, gdzie jestem zapraszana, przywożę jako niespodziankę i widzę, że to się podoba ludziom, że ludzie sobie cenią, jeszcze autograf się zostawia. No i to jest fajnie i nie żałuję tego ani trochę. No cóż, może łatwiej nie jest, ale na pewno jest ciekawi. Niech to będzie puenta tego pytania. Biegnij za mną tam, tam gdzie nas nie dojrzy nikt. Brzegiem morza, plażą, pośród pal. Poruszyliśmy, Bernardo, tylko taki temat właśnie tej digitalizacji, tego wszystkiego takiego cyfrowego, ale skoro już idziemy w ta strona, no bo za chwilę pewnie pojawi się kolejna płyta Bernadety Kowalskiej i tu pytanie, bo w tym miejscu te pytanie padło, jak stoi każdy z gości teraz, przynajmniej w tym roku wypytywany. Czy to jednak ten tradycyjny format jeszcze krążka, czy już coś nowszego, nie wiem, pendrive z racji tego, że w samochodach już nie ma tych nośników, czy w ogóle, jak to widzisz w dzisiejszych czasach, czy szlagierowy rynek jest w ogóle na to gotowy, na to, żeby przenieść się z takiego oryginalnego krążka małego, który kiedyś dowód tyle uciechy w latach 90. i jeszcze niedawno temu, do zupełnie czegoś nowego? Wiesz co, nie odpowiem ci na to pytanie, czy jest gotowy, bo na pewno ja tego nie będę robić, nie będę się tym zajmować, ale jeżeli o mnie chodzi i fanów, których do tej pory właśnie spotykam, swoją publiczność naszego zespołu, publiczność, to wracają do mnie z płytą z 2009 roku, 10 do podpisania. Czyli zobacz, że to jest autografu. Tak, że to jest właśnie ważne, że mam tą płytę i jeszcze na tej płycie nie mam od pani autografu, czyli ja myślę dla mnie, bo też mam takie płyty swoich idoli, gdzie jestem fanką i kibicuję moim zespołom, z którymi sympatyzuję, to po prostu mam płytę i to jest dla mnie to, co masz. Gdybyś ty miał dostać niespodziankę, wolałbyś po niej mieć wspomnienie, zdjęcie, czy w ręku namacalny dowód? Oczywiście, że w ręku namacalny dowód. Czyli płyta po tylko prostu. Tylko wiesz, na czym się cały czas tutaj zastanawiamy? Tak, że technika już tak idzie do przodu. Ja cię rozumiem doskonale. Rozumiem doskonale. Słuchajcie, może nie wszystko, co nam przynosi czas, postęp, jest dobre. Dla mnie myślę, że płyta i
Nie będę tutaj teraz pytać i czekać na odpowiedzi, ale myślę, że wielu z nas zgodzi się z tym, że jednak ta płyta to jest naprawdę pamiątka, która zostaje. To jest to samo, jak robimy zdjęcia telefonem. Kiedyś były aparaty fotograficzne, takie, wywołałeś tak. To zdjęcie i je masz, wracasz do niego po tylu latach i to zdjęcie jest, tak? A gdzieś zapisane po prostu ucieka. Zmieniasz komputer, I robiło się 36, bo film był drogi. Oczywiście, że. I to były zdjęcia wyjątkowe. A nie 3600, bo mam taką pamięć dosyć na stryką. Powiem ci, że masz tutaj trochę racji, bo fajne jest to mieć to miejsce kolekcję. W domu, ta kolekcja tak. I za chwilę powiedzieć swoim dzieciom czy wnukom, czekaj, tata ci coś tam puści, czy uma ci coś puści. Słuchałem. Patrz, to jest 89 roku, patrz, ja tam była na koncercie, tu mam autograf. A zapis cyfrowy, czy on przetrwa to wszystko? Jak to się będzie zmieniało? To jest naprawdę sprawa dyskusyjna. Nie my będziemy to robić, nie my zmieniać, ale dla mnie osobiście wydany album zespołu to naprawdę jest coś, co nie zamieniłabym tego. Czyli podsumowując, na razie Bernadeta Kowalsko, kiedy wyjdzie płyta, a się otworzy, to nie w środku mały pendrive'ik, zawsze krążek. Zawsze krążek. Ten krążek, złoty krążek, będziecie mogli na pewno posłuchać. Podaj mi swą dłoń i uśmiechnij do mnie się. Twój głos, twój śmiech jest jak tle. Bernadeta, tylko jeszcze tak wróciwszy, bo tutaj w tym studiu też padły słowa właśnie dotyczące pendrive'a, czy płyty, czy czegokolwiek, że pendrive nie bardzo był za mały, bo autograf się nie mieści. Tak. Musieliby wszyscy tak drobno pisać, nie? Ale ja powiem taką ciekawostkę może. Wyobraźcie sobie, kochani, że dostałam zapytanie, oczywiście na drogą telefoniczną, zapytanie w postaci SMS-a. Pani Bernadeto, proszę mi zaproponować piosenkę od pani dla męża z okazji rocznicy ślubu. A więc wysłałam tej pani oczywiście na odpowiednim, na WhatsAppie wysłałam piosenkę i mówię, że myślę, chyba nawet 3 propozycje. I jakie było pytanie tej pani? Nie, żebym przysłała nagranie. A pani Bernadeto, a czy ja mogę prosić panią o płytę, żebym mogła mężowi wręczyć płytę z pani autografem? Także wyobraź sobie, że gdybym posłała pendrive, tak? To podejrzewam, że mąż popatrzył, powiedział mi, co ty mi tu kobieto dajesz na rocznicę ślubu, prawda? A tak dostał płytę z autografem, z dedykacją na tą rocznicę dla nich obojga i mógł sobie tej piosenki posłuchać, czyli... Jest jeszcze magia tej płyty. Tak. Jest jeszcze magia i niech zostanie. Trzymajmy kciuki, żeby tak było. Przepraszam cię, bo jak tyś powiedziała, że dostałaś takie zapytanie na WhatsAppie, co zadedykować mężowi, to w sumie dobrze, że te pytanie nie trafiło do pani Teresy Werner, bo wtedy jest jedna piosenka, nie? Dałabym ci dała. A odpowiedzi jest wiele, więc co dała, kiedy dała, po co, na co? No więc właśnie. A tu proszę romantyzm. Tak. A na przykład taka piosenka, oprócz dałabym ci dała, nigdy cię nie zapomnę, tak? No, tak. Całe życie mi zmarnowałeś. Okej, pozdrawiamy wszystkich tych, co mają rocznice ślubu, te krótsze, dłuższe. Bernadetko, to jeszcze teraz o tych planach takich na przyszłość, bo te pytanie też padło właśnie w tym studium. Promujesz czas bardzo bliski twojemu sercu, dwupłytowy album, najpiękniejsza nuta, całego serca dla ciebie. No i oczywiście teledysk, który jest w trakcie produkcji. Śpiewaj z nami. Zdjęcia nagrane, montaż się odbywał. No i moje pytanie nie może być inne, jak o to, co pójdzie zobaczyć w tym teledysku. No właśnie, najpierw na sam początek, że odbył się on w pięknych wnętrzach karczmy u Basieńki w Woźnikach. Bardzo dziękujemy za tak wspaniałą oczywiście gościnę i za to, że mogliśmy w takich wnętrzach nagrać, bo to wszystko spasowało razem. Potem dwa, że gościnnie tutaj wystąpił zespół Miedarzanie. Już wcześniej spotkałam się z nimi w widowisku Wesele Śląskie, a tym samym znowu przyjęli moje zaproszenie. Oczywiście prezentowali w swoich strojach różne regiony, cieszyński, śląski, żywiecki i Spisz. I tam też pięknie zatańczyli, to będzie wszystko można zobaczyć. No, oczywiście byli też nasi muzycy z naszego bandu dla was. Z tego też się bardzo cieszę. I nasz zespół ogólnie byliśmy wszyscy i była wisienka na torcie. Był jeszcze z nami wspaniały akordeonista Janusz, któremu bardzo dziękuję, bo przyjechał do nas bardzo daleka, żeby właśnie wspomóc nas muzycznie. No i ta wisienka na torcie, o której nie powiem, dlatego, że
Niech to będzie takie jajko wielkanocne. No, jajko wielkanocne, bo teledysk też bardzo barwny ma być. Bernadetko, to ja nie mogę się oczywiście doczekać premiery już tego teledysku, a teraz czas i pora ci podziękować za to, że przyjąłeś moje zaproszenie. Dziękuję bardzo tobie i dziękuję wam, kochani, jeszcze raz za tak wspaniałe wyróżnienie. Obiecuję, że będziemy śpiewać. Ja was tylko proszę, żebyście śpiewali razem z nami i pamiętajcie, zawsze pytajcie o płytę. O właśnie. Moim waszym gościem była laureatka wykonawcy 2021 roku, Bernadeta Kowalsko-Karyto. Oczywiście gratulujemy. A do was, drodzy fani Bernadety Kowalski, i do tych, co są ciekawi tej wisienki na torcie i tych barw na tym jajeczku, czyli podczas premiery teledysku, pamiętajcie, śpiewaj z nami już święta wielkanocne na szlagierowo.pl.